jest mój kanał. Będzie on poświęcony tematyce kryminalnej. Przygotowałam dla Was serię słuchowisk noszących tytuł Zły Człowiek i zapraszam Was serdecznie. Dziś chciałam przedstawić Wam sprawę morderstwa Ani Trawińskiej. Sprawa nie jest najmłodsza, w tym miesiącu nierówno 30 lat. Ania wraz z rodzicami oraz rodzeństwem mieszkała w Opolu przy ulicy Ozimińskiej 85. 25 czerwca 1989 roku około godziny 17 dziewczynka bawiła się przed blokiem z koleżanką, 3 lata młodszą Olą. Dziewczynki w zabawie napluły na rower. Po chwili zbliżył się do nich mężczyzna, który nawiązując do zaistniałej sytuacji zwrócił się do Ani, biorąc ją za rękę, że teraz pójdą napluć na jej drzwi. Ania oddaliła się z mężczyzną. Brak mi jest jakichkolwiek informacji, aby się opierała, krzyczała bądź uciekała. Podejrzewam, że gdyby tak było, może ktoś zwróciłby na to uwagę. Około godziny 18.55 jeden z mieszkańców bloku schodzi do piwnicy. W przyległej suszarni znajduje ciało Ani. Dziewczynka jest naga, ma ślady po duszeniu na szyi oraz roztrzaskaną czaszkę. W sprawie morderstwa Ani zostaje wytypowanych kilku sprawców, lecz jeden najbardziej przykuwa uwagę śledczych. Jest to Zbigniew B., mieszkaniec Krapkowic. Ma na swoim koncie około 100 przestępstw względem dzieci. 6-letnia Ola, koleżanka Ani, na okazanych zdjęciach natychmiast rozpoznaje Zbigniewa B. Uważa, że to z tym człowiekiem oddaliła się Ania. Po kilku dniach na komendzie Ola ma dokonać ponownej identyfikacji mężczyzny. Za lustrem weneckim staje B i kilku innych mężczyzn. Ola nie jest w stanie wskazać, który z tych mężczyzn odszedł za nią. Sprawa zostaje umorzona z braku dowodów oraz świadków. 3 października 1996 roku w Byczynie zostaje zamordowana uczennica klasy trzeciej szkoły podstawowej. Kasia została zgwałcona, uduszona i poćwiartowana. Te informacje wstrząsają nastoletnią już Olą. Dziewczynka postanawia udać się ponownie na policję i wyjaśnić, że była tak bardzo przerażona, że nie była w stanie wskazać Zbigniewa B. jako sprawcy. Bała się o siebie i o swoją rodzinę. I w 1997 roku śledztwo zostaje wznowione. A w 2000 roku opolski sąd uniewinnia Zbigniewa B. Rodzina oraz prokuratura domagają się wyjaśnień, dlaczego sąd nie dał wiary świadkom. Prokurator wnosi apelację. No i pewnie zastanawiacie się, jakim świadkom. W kilku artykułach znalazłam wzmianki na temat tego, iż po emisji programu 997 zgłosiła się kobieta, która widziała oskarżonego z ofiarą oraz jeszcze jedna dziewczynka mieszkająca w tym bloku, co Ania. W lutym 2002 roku sąd apelacyjny we Wrocławiu uchyla wyrok uniewinniający. Proces rusza na nowo. Sąd zleca biegłym wykonanie dodatkowych opinii. Po 4 latach, w lutym 2006 roku, proces zostaje wznowiony i uzupełniony o nowe opinie biegłych. Oskarżony odpowiada z wolnej stopy. Tak teraz, jak i w czasie poprzednich rozpraw, nie zostaje osadzony w areszcie śledczym. Zgłasza się na każdą rozprawę, nie odpowiada na pytania dziennikarzy, nie komentuje, milczy. Jednym z dowodów w sprawie ma być tatuaż, który zapamiętała Ola. Morderca miał wytatuowaną kotwicę na przedramieniu. Zbigniew B. a i owszem posiadał tatuaż, ale został on usunięty na długo przed morderstwem Ani. Waldemar Krawczyk, rzecznik Sądu Okręgowego, mówi, wydawało się, że zrobił to, by nie być rozpoznanym. Badania wykazały jednak, że nie była to kotwica, którą zapamiętała Ola. Zbigniew B. przyznał, że tamtego dnia był w Opolu, ale wrócił do miejsca zamieszkania o godzinie 19. Z informacji wynika, że był widziany w autobusie, którym jechał do miejsca zamieszkania, na przystanku autobusowym również. Pies tropiący podjął trop, lecz nie prowadził on w kierunku właśnie owego przystanku autobusowego, lecz na ogródki działkowe w pobliżu filtrowej. Oskarżony, gdyby udał się w tamtym kierunku, nie miałby możliwości, aby zdążyć na autobus, w którym był widziany.
Opinie biegłych potwierdziły, że Zbigniew B. jest pedofilem. Oskarżonego badał dr Lew Starowicz, który stwierdził, że rysy osobowościowe B. nie odpowiadają formie zbrodni. Natomiast sędzia powiedział, że w sprawie są dowody, które wykluczają, że mógł to zrobić ten człowiek. W sprawie Ani Trawińskiej jest mnóstwo pytań, które każdy z nas chyba chciałby zadać. No a nie mamy możliwości wglądu w dokumentację, żeby choćby troszkę bardziej się zagłębić, ponieważ proces od samego początku był niejawny. Wszelkie informacje, które udało mi się zebrać, są z doniesień prasowych, których jest też niewiele. Wszystko, co wiadomo w tej sprawie, zostało powiedziane przez rodzinę Ani. Rozmowy dziennikarzy z rzecznikiem prasowym lub krótkie komentarze gdzieś tam na korytarzach sądu i dziennikarze również umieszczali je w artykułach. Brak jawności procesu tłumaczony jest brutalnością czynu oraz zeznaniami Zbigniewa B. W jednym z komentarzy tata Ani mówi: to, co wyjaśniał, było obrzydliwe. Teraz rozumiem, dlaczego sąd wyłączył jawność rozprawy. Państwo Trawińscy nie doczekali się sprawiedliwości. Morderca Ani ciągle jest na wolności. Pytanie brzmi, czy oskarżony to człowiek faktycznie winny? Czy policja szukała wystarczająco dobrze? I wracając do tych 100 zarzutów względem dzieci, z tego, co udało mi się ustalić, były to zarzuty za obnażanie się przed dziećmi. Mnie osobiście najbardziej nurtuje pytanie o badanie ADNA. No i niewiele, właściwie nic o tym nie ma. To, że w 89 nie przeprowadzono badań DNA w Polsce, to nie oznacza, że nie można było ich zebrać, tak? Nie wiem, czy zostały zniszczone, czy sprawca ich nie zostawił, czy policja ich w ogóle nie zebrała. Po zapoznaniu się z tą sprawą czuję trochę niedosyt. Może brzmi to niedobrze, ale informacji jest niewiele. Jest kilka artykułów. W programie 997 też pojawił się temat Ani, ale wydaje mi się, że to jest mało, jak na taką sprawę, gdzie zabójca do dnia dzisiejszego pozostaje na wolności. Mam trochę takie poczucie krzywdy, że no człowiek jest wolny, a dziecku odebrano to, co najważniejsze. Mam nadzieję, że może jeszcze Ania doczeka się sprawiedliwości. Że gdzieś ktoś się pojawi, że może, nie wiem, jakieś archiwum MIX się tym zajmie, bo sprawa jest na pewno tego warta. I na tym dziś zakończę, pożegnam się z Wami i zapraszam Was na dalsze słuchowiska. Dobranoc.